Hej, witam was wszystkich ludzie z tej strony, chyba to ciąg dalszy Far Crya 4 i wyruszamy na samym wstępie do Kira Tea. Tak, tylko że ja dzisiaj herbaty nie mam, także no niestety nagrywam na szybko, jak widać włosy mam jeszcze mokre po prysznicu z pracy. Cudowne uczucie, ale nieważne, lecimy prosto do celu. Chociaż po drodze mamy maskę Jajalunga, myślę, że sobie właśnie po nią podlecieć. Ona jest tutaj, już na drugim brzegu. Wiecie, tak, żeby kółek nie robić. No proszę bardzo, i ona jest gdzieś tutaj, w tym domu. Bijemy, będzie jedno mniej. Tak przy okazji. No i doświadczenie dostaniemy również. Zaraz. A, no okej. Dobra, to było prostsze niż myślałem. 20 już zebranych, właściwie zniszczonych. Nie, skrzynkę sobie jeszcze otworzę. Nic niej nie było. Dobra, że tą spróbuję do wynająć. Do wynajęcia, okej. Dobra. Mam nadzieję, że już niedaleko w sumie. No nie. O, dostępna jest teraz wyjątkowa broń szturmu. Ciekawe. Chyba jest to całe Kira Tea. Lądujemy sobie. Pięknie. Byk. Normalnie jak w domciu. Ała! Brzęczyku. Rypnął mnie. Amita. Are you okay? Do you think this is easy? Being the first woman in the Golden Bath? The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage? I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Tak średnio. Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? No, indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? Tak. The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. Holy shit. Te wybory, kurna. Dobra. Weźmy teraz Amity. Kurde, no i tak będzie źle i tak niedobrze, także weźmy Anitę po prostu. Ona chce, żeby Kirat poszedł do przodu, Golden Path i tak dalej. I need you to take Noor's brick factory without destroying it. We'll put it to good use later. Ajay, be careful, huh? It's very well guarded. Zbudujecie sobie przynajmniej normalne domy, a nie z drewna. Chemia zaawansowana. Okej. Niechętnie, ale kierujemy się również rozumem, nie tylko mózgiem. A jak nasi będą kupować, cholera. Wiecie, mam broń i we wszystkich swoich, bo pomyśli, że to ktoś inny, że to wróg i tak dalej. Dobra, lecimy. O, to zmęczenie. Ale nie ma spania. Jest nagrywanie. A potem obróbka. Ale to już nieważne.
Tu coś mamy, ogólnie jakiś znak zapytania, ale chyba nie odkryję, bo jestem brzęczykiem. Tak czy siak, 300 metrów zostało, to niewiele. Shit. Żadna hita nie wybuchnął. Nie wybuchł raczej. Okej, no dobra, tutaj jest nasz punkt kontrolny, że tak powiem, i idziemy do środka. A, tu są, okej. Apteczkę się przyda. O, druga apteczka też jest. Cholera. Dobra. Nie, no ja już wszystko mam praktycznie. To lecimy. 68 metrów, okej. Rozmawiaj z dowódcą rebeliantów. No dobra. No dobra. Cześć, rebeliancie. What you'd call sergeant? Yes. The factory uses generators to make the air breathable. Destroy them and you force the soldiers out. No dobra, otwórz zamek w drzwiach do laboratorium. Labo. Będzie ciężko. Ja sobie poznaczam wrogów standardowo. Zawsze to jakieś informacje, nie? Dobra. Może zróbmy na sam początek takie lekkie piekiełko. Mianowicie. Ja pier... Nieważne. Tiger Tutch. Dobra, nie odkrył mnie na szczęście. Tygrys się nim zajął. What? Zostały dwa alarmy. Tutaj jest, idzie jeden z nich. Co nie jest fajne. Dobra, szykuje się grubsza też misja. Też taka pół na pół składankowa. Ja pierd... No nie, bo on chciał mnie odkryć już. A tu taki uj. Dobra, tam ktoś jeszcze jest. No i fajnie, zajebiście po prostu. Świetnie. Ale nadal nie włączyli alarmu. Idiota, no idiota po prostu. Dobra, sniki w agreską akcję diabli strzeliły, on ma cel, a ja nie, on wiadomo. Where are the damn generators? I'm surprised you don't hear the damn things. They're noisy. Kuźwa, nie strzelaj mi tu, łajzo pieprzona, ty też. Jeszcze pies leci, weźcie. Z czym do ludzi? Cześć. No. Nie no, od psa jak widać potrafi się odbić pocisk. Ja widzę kolejnych czołem. Ajay, I can see the generators from here. I'll tag them for you. Cieszę się, że mnie odkryłeś, tam następny jadą. Pyk. I następni.
Skąd ich to kuźwa tyle? Czy ja mogę wezwać te spluwy do wynajęcia? Nie. Czołem koledzy. Czy jeszcze kuźwa ktoś przyjedzie? Mam nadzieję, że nie. Ha, dobra, co najmniej. No to na cholerę ja mam je niszczyć. Nie rozumiem. Zniszczę po prostu te alarmy i w dupie, nie? No, trochę mało mam amunicji, ale damy radę. Tu jest gdzieś jeden alarm. Pyk. Po prostu czasami nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Alarmy wyłączone, także jest sukces. Dobra, bo ja zniszczyłem go, a czy mogę go tak po prostu wyłączyć? Wow, naprawdę. No dobra. Będzie to laboratorium. Dobra, koledzy. Cóż, będę miał hal... Yeah, slow motion jest. Już na haju. Oj, będą prawa autorskie. Fajne, podoba mi się. Czemu mam zabijać chemika? A może będzie gotowo dla nas myte? No, poszczelaj go w stopę. Hehe, frajer, umarł. Od strzału w stopę. No debil. Dobra, bo ja w ogóle swojego życia nie widzę, a widzę, że mogę użyć apteczki. Czy... no, apteczki można. What the fuck? Zabij... Micha. Okej. Okay. Coś myślę, że nie tylko... It's the gas. Dobra. Archie, we needed the chemist alive, dammit. You said to kill him. It's time to destroy the facility. It's time to light Butra's ascension to the gods with a giant blaze. You're not making any sense. We're laying the explosive now. Get out while you can. Jaka pieprzona schiza, ja pierdzielę.
Dobra, widzę, że już się uspokoiło. Nie będzie żadnej eksplozji, prawda? No właśnie, wszystko dobrze zrobiłem. Ajay, what's wrong? Is the factory secured? Is the chemist dead? Yeah. Yeah, I just I think I was hallucinating. That's the fumes, but you're okay now. I can't tell you what this means. Thanks to you, Kirat has a future. If Sabal wasn't so busy looking backwards, he'd see that too. Nie ma. To faktycznie, kurde. Co to jest? Co za misja? Willis? Czy ja miałem jakąś misję z jakiegoś Willisa? Kim jest Willis? Dobra, nieważne. No, więc... A więc Amita teraz przywodzi Złotemu Szlaku. No cóż. Dobra, no, zobaczmy tego. To jest misja kampanii, cholera. Dobra. Raczej nie będziemy robić misji kampanii teraz. Cześć, kolego. Halo. Nie, łudziłem się, że go trafię, ale... Ale w dupie już z nim. Chociaż mogłem granatnik po prostu wziąć, mu pierdyknąć. Byłoby po. No dobra, jedziemy. Kurde, ale... Czemu... O nie, moi, kryć się. Dobra, tu jest plakat oczywiście. Coś strzela. Łowcy Anna. Mr. Gale, we have been watching you. It's time we meet. Further instructions will be provided when you reach these coordinates. Nie, dziękuję, panie Willis. O, otóż to. Kona mnie zdąży dorypać. No właśnie, bo wybierałem sobie nóż, a potrzebuję skóry tej pantery mglistej. Kurna, aż tutaj? Dobra, nieważne. Takie shit, well, shit. O Boże, a faktycznie są... Dobra, zapolujmy na pantery mgliste. Potrzebuję jakoś tak... 4, 5, 6 skór mi potrzeba. 3 pantery zabite na czysto. Będzie ciężko. Chyba, że jakoś celuję po prostu, wiecie, no. A tam ci nawrotkę zrobili, to im... Zrobię też coś fajnego, ciekawego, proszę bardzo. Cześć, koledzy. A brum brum dalej jechał. Dobra, to już jest blisko, to popolujmy trochę. Nie wiem, jak się robi miksturę. Może podwójką było? A, no tak, nie mam żadnych umiejętności na skóry, znaczy tfu, mikstury. Nie, kolego. Wydarzenia karmicznego nie zrezygnuję akurat, bo chcę wbić ten maksymalny poziom. Cześć, panterko. Jezu, ale tu wszystko się pali. Dobra, poczekamy chwilę. Mordercza opona. A raczej felga. No fajnie, jeszcze młodzież mają. Pełen wypas. Dobra, już się tutaj nie fajcie, to mogę zebrać. A jednak fajcie. Dobra, wydarzenie karmiczne ukończone. Ile punktów dostanę?
No dobrze, ukończono. Rozkazy wojskowe i 164 punkty. No to tak średnio, no. Tam jest, tylko coś zapieprzało i to strasznie szybko. Ale mogę kupić autokuszę i myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Będzie wyśmienity pomysł. Skóra tenzina. Amunicję też sobie kupię i... W sumie czemu nie? Granaty przylepne. Autokusza. O ja pierdziele, ile ona kosztuje. Ale mamy. Póki co za granatnik weźmiemy... kolimatorowy. Ile mogę mieć do tego dodatków? Nie jest napisane, aha. I skina się weźmiemy, rypniemy normalnie łowcy, nie? Skiny. Dobra, fajnie, super. Mam kuszełkę. Cześć. O, pięknie. Gdzieś tu krzyczeli, że Lampard. No bo wiem, co zrobię. Zobaczmy. Gdzie? Tu jest. Dobra, jedna pantierka jest. Nice. W sumie tak można robić, no nieco oszustwo, ale wykorzystuję elementy gry. Dobra, ale nie wiedziałem, że cyjony też będą. Gdzie jest jeszcze wydarzenie kliniczne? Dobra. Który mądry? Ty skurczysynu. Masz. Pierdzielony. Się dowalił do tego. Okej, bo to... Dobra, spoko. Rzućmy jeszcze jedną. Co przebiegnie? Cyjon. Dobra, cyjony to tak średnio nie interesują, szczerze mówiąc. Bełty 30. Jak 30, jak 15 mogę mieć. Gdzie jest ta pantera? Błagam. Ja sobie umiejętność wykupię po prostu. Nie będziemy się bawić. Gdzie to jest? Mikstura łowiecka. Proszę bardzo. To jest to? Tak. No i zaczerpnę sobie i teraz wszystko widzę. Tutaj co my tu mamy? Czy myjony? Czy myjony mnie średnio interesują? Tam coś mamy. O, to roślinożercie. Roślinożerne. Eagle nawet. Au. Co cyjon? No nie wierzę, no nie ma pan... A, pan teraz dalej, dobra. Faktycznie. Pantery są dalej. To ja sobie wytworzę jeszcze jedną. Zażyję. Będę teraz już wszystko widział. Mam panterkę. Oczywiście. Ależ oczywiście. Dobra, tutaj będą pantery. Właściwie jedna już poleciała.
Dobra, ja mam oznaczoną na szczęście. Nie będzie tak źle. Może nawet wbiec we mnie. Pyk. Zajebiście. Polowanie na zwierzę. No i dobra, mogę coś już zrobić. Co ja mogę zrobić? Kołczan, o! A tu jest pantera śnieżna potrzebna. A. Dobra, ale mamy kołczan, mamy miodożera jeszcze. I ten zino, o Jezu. Na fulla. Muszę te kirackie tygodnie mody zrobić i nosorożca indyjskiego upolować, co nie będzie łatwe. Właściwie czterech. Dobra. Myślę, że na sam dobry koniec zrobimy to. Co ty, gościu, wyczyniasz? Kim ty jesteś? Zabij kuriera. Do widzenia. Dobra, podnosimy wydarzenie karmiczne. Mamy poziom karmy. Dzień dobry. Shit. Dobra, no nie udało się. Jakbym miał przelepny, to jeszcze jakoś by dało radę. Ale niestety... Znisz lub porwij. Dobra, gdzie to jest? To jest tam po prostu. Dobra, zaczynam odczuwać brak granatnika przy sobie. To nie jest wcale fajne. Dobra, jeden ciężko zbrojny. Dobra. Łowca pierwszy. Po prostu nie wierzę, wszyscy nagle. Kurna. Ty co robisz, kupi ciulu? No. Gościu, nie ma ciała. Dobra, będę się, przestanę się pieprzyć, kurwa. Pierdzielił tą stop z nimi po cichaczu. Spieprzać. Gdzie jest ten łowca? Gdzie on jest? Tam jest. Po łowcy. Dobra, idą następny. Fajnie. Gitara! Chciałem po cichu, żeby było więcej doświadczenia, ale niestety nie wyszło. Trudno się mówi. Mówi się trudno i idzie się dalej. Dobra, fajnie. Mamy kolejną strażnicę odblokowaną, dużo nie zostało.
skrzyneczki są, podnieśmy sobie. No i tym miłym akcentem. Dzięki ludzie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Ogniu Piekielny Przestań. Dobra. No, w Biblii się palił krzak, tutaj się pali kamień, no wiadomo. Jaki kraj, taki obyczaj. No, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Hej.